Witam wszystkich po dłuższej przerwie. W końcu dotarła bateria. Jeśli chodzi o konfigurację, to nie skonfigurowałem tego do końca tak, jak powinno być, bo w zestawie nie ma instrukcji. Napisałem do sprzedawcy, aby udostępnił. No i powiem wam pokrótce, jakie problemy napotkałem przy instalacji tego ustrojstwa do całego systemu. Zaczniemy od kabli. Kable 50 mm kwadrat. Nie jest to żaden przewód spowalniczy, tylko zwykły przewód. On jest tańszy od spowalniczego. On wypada lepiej w testach niż przewód spowalniczy. Przewód spowalniczy ma bardziej elastyczną otulinę i te włoski są w środku, te druciki są chyba cieńsze, więcej ich jest, ale przy takich instalacjach wewnątrz, przy tak małych, krótkich odcinkach jest to niepotrzebne. Dodatkowo zastosowałem wyłącznik. On jest podłączony do plusa. 600 A to jest wersja, taki duży, największy z nich. On kosztuje 200 zł. Kupiony w Polsce na AliExpress, jest dostępny o połowę taniej, ale trzeba czekać ileś tam czasu. Jaki był problem? Pierwszy problem to zaprasowanie tych kabli. Kupiłem najpierw taką praskę. Ona ma tutaj zmienne kamienie, można je przestawić. Maksymalnie 50 mm. To nie działa. Szerokość tych kamieni jest 5 mm. To psuje tylko drogie końcówki do kabla, bo te końcówki kosztowały tyle co 3 metry kabla. Dobrej jakości końcówki kosztują niestety. Zakupiłem drugą prasę hydrauliczną, model Black, 160 zł, jakoś tak, plus wysyłka do paczkomatu była doliczona. Mamy od 16 mm do 300 mm możliwość zaprasowania. Prasuje pięknie. Średnica tutaj, szerokość kształtki jest 10 mm albo 12. W porównaniu z tym to nie nadaje się do niczego. Może mniejsze kable zaprasuje, ale przy tak grubych złączkach, tych oczkach, nie radzi sobie i uszkadza je. Przetestowałem na jednym oczku i niestety źle to robi. Dlatego musiałem kupić drugą. Drugi problem, jaki tu jest, to jest problem z ustawieniem, z komunikacją baterii z BMS-em. Nie mam instrukcji, dlatego nie wiem, jak to zrobić. Napięcie, które tu pokazuję, jest ok. Prąd, jaki pobiera teraz budynek, plus straty, wiadomo, przy rozładowaniu. Nie jest tak tyle, co pobiera, plus zasilanie falownika. Także 100 W mamy, 90. Idzie bokiem z baterii. Tutaj jest przewód od komunikacji BMS do baterii, podłączony do portu CAN. I co tutaj mamy? 85% naładowania. Jeszcze możemy wejść, ile ma cykli. Możemy sobie podejrzeć napięcie każdej z celi. I tutaj mamy poziom naładowania baterii
pojemność nominalna 100 Ah, pozostało 85,5 i ilość pełnych cykli 0. Bateria doszła w połowie rozładowana. Dzisiaj w pełni naładowała się z instalacji fotowoltaicznej. Jaki tu występuje jeszcze problem? Wejdziemy sobie w baterii settings i mamy teraz jest ustawiona pojemność, maksymalny prąd ładowania, rozładowania, napięcie. Aby komunikacja z BMS-em była, musimy wejść w litium i zatwierdzić to. Mamy tutaj, widzicie, pokazuje 0% naładowania. Powinno być 85, tak, czy 7, nie pamiętam. Mamy napięcie, pobór prądu, moc. Temperatura jest minus 75 stopni. Wchodzimy w parametry BMS-u. Nie ma komunikacji między falownikiem a BMS-em baterii. Tu mamy wszystkie napięcia każdego ogniwa, celi, ale nie ma komunikacji i niestety nie wiem, jak to skonfigurować, bo napisałem do sprzedawcy, aby udostępnił instrukcję, bo w zestawie w baterii nie ma, on wysyła mailowo. Nie wiem, czego tak to jest zrobione, ale nie podoba mi się to. Ustawiłem te parametry tutaj. Podejrzałem po prostu u innej osoby na podobnej baterii. Tutaj jak mamy ładowanie z sieci, to możemy sobie zaznaczyć, ja mam funkcję wyłączoną ładowania z sieci, żeby nie pobierało energii do ładowania. Teraz jest produkcja z paneli, to ma ładować się to za darmo, a nie płacić za prąd. No i tak to ustawiłem, te napięcia tutaj. Naładowała się dzisiaj do pełna na takich parametrach i nie zgłosiło żadnych błędów, nic się nie stało, także chyba będzie poprawnie, ale dlatego mówię, potrzebna jest instrukcja, żeby to jeszcze skorygować. Mamy 20.46. No i co? Działa system. Bateria naładowana z sieci, tam jakiś znikomy pobór jest. 19-20 W. Reszta idzie z baterii. Produkcji z paneli już nie ma. Słońce zaszło. I oszczędzamy. Zobaczymy, na ile to starczy. Bo to całą noc praktycznie taki pobór będzie, bo to lodówka chodzi. Jakieś tam światło, kamera, inne rzeczy, podtrzymanie, tak. Także to pobiera tyle energii. Do rana. Myślę, że w połowie rozładuję tą baterię. Cóż mógłbym dodać? Jeszcze 100, jak powiem, jak wykonałem. On jest zrobiony na dwie baterie. Teraz u tego sprzedawcy jest jakaś nowsza wersja tej baterii. No ale dopóki tej nie skonfiguruję, jak nie będzie komunikacji z BMS-em, falownik nie będzie miał tego, to nie kupię drugiego modelu tej baterii. Nie wiem, czy to się da skonfigurować. Niby w opisie jest ten falownik, daje, ale zobaczymy. Zrobiłem miejsce na drugą baterię na stojaku. Stojak jest wykonany z profili zamkniętych 40x20, ścianka dwójka. Bez problemu na to stanąłem.
Także 100 kg wytrzymał. Tyle dwie baterie ważą. A jeszcze tutaj ustawienie tych na tym mikroswitchu. Tutaj mamy 1 do 6. Jedynka jest on. Wtedy jak będzie spięta druga bateria, musi być komunikacja przez tutaj chyba ten port będzie i na drugiej baterii będzie przestawione na pozycję drugą, tak, że to jest druga bateria. Z tego co tak patrzyłem wstępnie, jak to trzeba będzie skonfigurować. Tutaj jest podłączenie na płycie falownika BMS, tak, mamy przez przelotkę puszczony ten kabel fabryczny, co jest w zestawie z falownikiem, no ale pomimo to, że jest podłączony, nie ma komunikacji z tą baterią, nie wiem jak to ustawić, tak jak powiedziałem, według instrukcji trzeba zrobić nastawy. Tak mi się wydaje, albo po prostu nie będzie w ogóle chodzić z tym falownikiem. No jeżeli tak będzie, to nie zamawiam drugiej, bo trzeba będzie coś innego chyba kupić. Co prawda to do niczego jest niepotrzebne, ale fajnie by było, jakby cały system działał. Bo to to jest, żeby urządzenia między sobą się komunikowały. Tutaj na wyświetlaczu falownika poprawnie pokazuje 52,9 V mamy, pobór jest 400 W. Wejdziemy tutaj w menu jeszcze raz. 52,9 V i pobór to akurat jest w amperach 7,3 A. Tutaj mamy maksymalne napięcie na celi ogniwa. Ogniwa baterii maksymalnie jest 3310 mV i minimalne 3307. Generalnie komunikacja falownika nie jest potrzebna, bo mamy ten wyświetlacz, możemy sobie bezpośrednio z baterii odczytać tutaj co się z nią dzieje, jak jest jakiś błąd, to mamy diodę alarm, ona zapali się, będzie mrugać. Wczoraj miałem taką sytuację, że przy konfiguracji przestawiłem sobie, może pokażę, który parametr, jak wyjdziemy tutaj. Damy litium. I tutaj mamy litium mode, czyli mamy na 0,0 ustawione. Ja tutaj przestawiłem na 11. Okazało się, że po prostu falownik sfiksował. Wszedł w jakiś tryb awaryjny. Nie miał w ogóle komunikacji z baterią, nie? Jakieś krzaki pokazywał. Nie było prawidłowej wartości tego napięcia baterii. Musiałem zrestartować baterię, zresetować ją przyciskiem i no i co? I falownik oczywiście. Wejdę znowu na wolty, bo to tylko na tym ustawieniu działa. No i napięcie 53 V mamy. 380 W pobór energii. Jak się załączy grzałka w zbiorniku na wodę użytkową, no to te 2 kW bez problemu z baterii pobiera, zasila to poprawnie. Nic się nie dzieje. Czy kuchenka indukcyjna, jak się uruchomi, to też 2 kW ciągnie. Radzi sobie bateria bez problemu. Jeżeli będą dwie spięte, no to wtedy maksymalny pobór będzie można zrobić do 5 kW. Także 5 kW już
w zupełności powinno zasilić pompę ciepła przy rozruchu. Pompa inwerterowa, ona przy starcie maksymalny pobór jest tam 4 coś. Nie pamiętam, ale z tego co patrzyłem w instrukcji, to gdzieś taki pobór mocy mamy przy rozruchu. Później wiadomo, inwerter ma to do siebie, że jak już osiągnie zadaną temperaturę, to schodzi z mocą, zmniejsza moc sprężarki, tak, i wtedy schodzi tam do minimum 1 kW chyba jest bodajże, z tego co pamiętam. Także na takich dwóch w pełni naładowanych akumulatorach, no to trochę pracy będzie na podtrzymanie takiej pompy. W okresie jesiennym myślę, że sobie to poradzi. Ale tak jak powiedziałem, dopóki nie uda się tego skonfigurować, przemyślę to zakup drugiej tego typu baterii, bo u sprzedawcy już jest nowszy model. Tak samo wygląda, tylko mamy podwójne podłączenie baterii, czyli podwójne te plus i minus. W sumie dobre jest, bo możemy połączyć w szeregu te baterie bez jakiejś kombinacji podkładania podwójnie kabli. Także tutaj producent już wyszedł do przodu. I co jest jeszcze, zabezpieczenie dołożone takie rozłączające napięcie baterii. Dodatkowo jeszcze, tak jak mówiłem, wyłącznik 600 A, bo jest wersja mniejsza, 300 jest, ale to dla tego falownika w instrukcji jest podane, że wyłącznik baterii powinien mieć 300 A. Kupiłem większy. To jest 600 A, ale nie europejskie, tylko azjatyckie. Dlatego wygląda solidnie. Te śruby przy tym wyłączniku, to tam jest 12 mm. Jest nakrętka, podkładka sprężynowa, także jest konkretny ten wyłącznik, to kawał konia dużego. Można śmiało kupować, nie jest tani, 200 kosztuje u nas na Allegro dostępny. A jeśli chodzi o dostępność na AliExpressie, to pół z tego chyba kosztuje 115 zł. Ale jak ktoś ma czas, może czekać, to można zamówić, jest tam jakaś oszczędność. Co, jak przyjdzie instrukcja, to podzielę się dalszymi rzeczami, które po prostu wyjdą podczas ustawiania tego, konfiguracji baterii według instrukcji. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie, czy to dobrze ustawiłem. Na razie nie zgłasza żadnych błędów, naładowało się do pełna. Także chyba jest ok. To wszystko na dziś. Dziękuję i do następnego.